Iracki Kurdystan lub bardziej oficjalnie kurdyjski rząd regionalny obejmuje w całości trzy z osiemnastu prowincji, na które podzielony jest Irak. Są to prowincje Sulejmanija, Duhok i Irbil. Trzy kolejne, Diyala, Niniwa oraz Kirkuk, należą do niego częściowo. Kurdystan zyskał autonomię w 1970 roku, jednak do 1991 roku była to niezależność fikcyjna. Dopiero w nowej irackiej konstytucji z 2005 roku znalazł się odpowiedni zapis regulujący kwestie częściowej samodzielności Kurdystanu. W latach 1921-24 istniało Królestwo Kurdystanu, ogłoszone po zawarciu traktatu pokojowego pomiędzy Imperium Osmańskim a państwami Entanty. Jego utworzenie poparły kraje zachodnie, jednak wycofały się już po roku z powodu odkrycia złóż ropy naftowej na terenach nowo powstałego królestwa. Język kurdyjski należy do języków indoeuropejskich i znacząco różni się od języka arabskiego. Pod względem pochodzenia, bliżej mu na przykład do języka polskiego. W języku kurdyjskim cyfra 5 to 5, a 6 to 6. Takich podobnych słów jest kilkadziesiąt. Stolicą Kurdystanu jest Irbil, jedno z najstarszych miast na świecie. Zamieszkiwane nieprzerwanie od ponad 8 tysięcy lat. W mieście znajduje się cytadela, będąca stanowiskiem archeologicznym, na którym odkryto ślady fortyfikacji z czasów Sumerów. Choć sam Irak znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego, a sporą część kraju zajmuje pustynia syryjska, to iracki Kurdystan. Charakteryzuje się dużo wilgotniejszym typem klimatu. Zimą występują ulewy oraz zdarzają się mrozy, a także obfite opady śniegu. Tereny autonomii kurdyjskiej zamieszkiwane są przez różne grupy etniczne i religijne. Wśród nich wyróżnić można Asyryjczyków, Arabów oraz Jezydów. Tych ostatnich często nazywa się Kurdami, choć jest to błąd, a sami Jezydzi uważają się za odrębny naród. Na terenie irackiego Kurdystanu znajduje się świątynia Lalisz, święte miejsce i cel pielgrzymek jezydów z całego świata. Historia tego miejsca sięga czterech tysięcy lat. Wokół świątyni, jak i samych jezydów, narosło wiele mitów. Jeden z nich mówi o czarnej księdze stosowanej w rzekomych tajemniczych obrzędach. Taka księga faktycznie istnieje, lecz jest ona tylko fałszerstwem, powstałym na początku XX wieku. Jezydzi z niej nie korzystają. Kurdystan posiada własną, odrębną od rządu centralnego administrację. Głową państwa jest prezydent, a na czele rządu stoi premier. Kurdystan posiada również własne siły zbrojne, zwane peszmergą. Iracki Kurdystan posiada własną piłkarską reprezentację, niezrzeszoną w FIFA ani Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej. Swój pierwszy mecz Kurdystan rozegrał w 2008 roku z drużyną Laponi remisując 2 do 2